Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Stwierdziłem, że w sumie jeszcze jeden odcinek to zawsze na propsie, a jutro będę spał do 10. Ha! To jest plan na życie. To jest plan na życie, mam nadzieję, że już więcej walk nie będzie, błagam. Chyba nie ma. Wynalazek. Idą po mnie, słyszę ich wszędzie, nawet gdy się schowam. Ich krzyki przeżywają moją duszę jak zimny wiatr, gdy desperacko staram się je zignorować, nawet gdy zakryję uszy. Wciąż słyszę głosy. Na co mi był ten artefakt? Ale jego znalezienie było przecież moim życiowym celem. Łączenie faktów, odkrywanie miejsc, planowanie kolejnych kroków. Ta wyprawa była wieloletnim przedsięwzięciem. Zdawało mi się, że nic mnie nie zaskoczy. Pomyśleć, że kiedyś ta praca wprawiała mnie w ekscytację. Co mi strzeliło do głowy? Co zwykły badacz może zrobić przeciw hordom upiorów? Trzeba było myśleć o tym wcześniej i skonstruować coś, co byłoby w stanie je powstrzymać. Gdyby tylko wciąż istniała dziarska dziewica. Przynajmniej można byłoby się schować i ukryć to coś. Dobra, sorry, zająkałem się. Tak, tylko jeszcze jedno. Nie przeczytałem wam jednej naszej czytanki. Nalazek, cierpienie, astronoma, dziennik Jonathana. A, my jeszcze nie znaliśmy do końca tego dziennika Jonathana. Cztery strony czarnego ptactwa, mój pamiętnik, rasa, cierpienie, astronoma, wynalazek, list do wielkiego generała, część druga. Wielki generale, dotarliśmy na przekątne wyspy i od razu owodnęło nami przeszywające zimno. Czuję, jakby zjawy chciały dosłownie wyrwać mi duszę. Lady Elise przybiła do brzegu w zatoce wykorzystywanej często przez poszukiwaczy skarbów. Udało mi się sporządzić mapę, z której będziemy korzystać, póki nie skontaktujemy się z zaufanymi agentami w Bilgewater. Loris zbadał ścieżkę prowadzącą w głąb lądu. Był za grupą Lady Elise. Będę podążać oznaczoną ścieżką do celu. Mam nadzieję, że list dotrze do pana punktualnie. Inżynier wojny Tetys. Czyli mamy tu informację o Elisce. Ja powiem wam szczerze, nie pamiętam, żebym czytał... biografię Eliski, ale chyba to nadrobię. Czym ty jesteś? Zastanawiam się, od jakiego dawna się to tu znajduje. Jest piękny, ale ten posążek poświęcony wspomnieniu miłości. Ludzie nie powinni rozwodzić się nad przeszłością, marnują życie patrząc za siebie. Wyraźnie widać, że ktoś bardzo kochał tę osobę. Ale uwięzić miłość w nieskończonej pętli to stagnacja. Miłość zmienia się z czasem, bogini do tego zachęca. Ta miłość jest rozczarowująca, a według mnie to słodkie. Nie ma sensu, nie mamy czasu na jakieś słodkości, nie możemy wytchnąć. Jaki jest sens w życiu, którego nie można zmienić? Ale co my dostaliśmy? Najpierw chcę wiedzieć. Dopiero potem. Heksechowe memento mori, łamacz o ognistym sercu, tunika korsarza. Czyli było wurf chyba tutaj przyjść. Zaraz zobaczymy, co tam to jest. Znów miałem zobaczyć stacje i punkty. Kurde, nie rozdałem. Dobra, jutro to rozdam, jak wstanę. Ekwipunek. Ekwipunek, ja chcę zobaczyć, co my dostaliśmy. To nie to, pierścień też nie. Moc ataku, uniki to nie dla mnie. Nie lubię takich rzeczy. Ej, gdzie my to dostajemy w końcu? Bo ja się chyba zagubiłem. To pajkowi możemy zmienić. Nie ma problemu. Dla ciebie nie ma nic. Buchrujskie szaty. No pewnie, że tak. Mefkcy, nic tam nie zmienialiśmy. Wynika korsarza, to było to. Kurde, i teraz zastanawiam się nad Yasuo. Teraz się znów zastanawiam nad masło. Karczemny rozrabiaka, co to stare, co mieliśmy. Piątynna zbroja płytowa. Ona nic nie zmienia, prawda? No nie, zmienia. Trochę mniej magicznej obrony, ale więcej ataku, wytrzymałości i fizycznej obrony. No pewnie, że to chcemy. Łamacz serc o ognistym... Łamacz o ognistym sercu, Jezu. Nie umiem czytać dzisiaj. 12-16, tylko tu krwawienie było jeszcze. A nie, to miało krwawienie. To miało nieochronne obrażenia. I tu jest krwawienie. Nie, no ale DPS jest znacznie większe. Dobra.
Fizyczna obrona więcej. Sporo więcej fizycznej obrony. Ej, no ale dobra, co my tutaj znajdujemy? Bo ja widzę, że my co chwilę coś znajdujemy. A ja nie wiem, co to jest. Są runy? Nie, to nie są runy. Umiejętności też, nie wiem, że mam do rozdania. Ekwipunek. To nie to. Coś. O właśnie. Pełzacz głębinowy obrócił w perzynę wiele okrętów, jednak to oko przypomina, że nastał kres jego straszliwych rządów. Można je sprzedać pewnym... Aha! Dobra. 8, 10. Ej, tak my wrócimy teraz tam. I jak my tam teraz wrócimy, to będzie pogrom. To będzie pogrom. Dobra, to ja już rozumiem, co my dostaliśmy. O właśnie, przedmioty zadania. Heksechowe Memento Mori. Niewielkie urządzenie zasilone drobnym heksechowym kryształem. Wyświetla ruchomy obraz przedstawiający mężczyznę i kobietę w tańcu. Z tego, co mi się wydaje, to może być bardzo przydatne do tych takich pseudo-tabliczek, które widzieliśmy, tak jak przy tym pająku, nie wiem, czy kojarzycie. To może być spoko. To może być spoko. Tylko tak, mam nadzieję, że już więcej tu walk nie będzie, bo naprawdę chyba nadrobiliśmy walki przez najbliższe kilka odcinków. To już byłaby przeginka. Nie! Dobra, przejdę nawet dookoła, nie ma problemu, spoko, luz. Nogi mnie nie bolą. Niech będzie jak chcecie. Poproszę, nie każcie mi już więcej z wami walczyć. I widzicie, dlatego ja te rozmowy tak dziwnie prowadzę, jeżeli chodzi o odpoczynek, bo tutaj naprawdę jest ciężko, jeżeli chodzi o... A, to były te punkty, dobra. Tu jest ciężko, jeżeli chodzi o to respienie mobów. Szkoda, że nie ma w opcjach czegoś takiego jak respawnowanie mobów, serio. I ja chcę mieć wyzwanie z tej gry, ja nawet zwiększyłbym ten poziom, ale boję się, że ta gra będzie się nam strasznie dłużyć i to jest problematyczne. Straszny las, dobra. A, my już tu byliśmy. My już tu byliśmy. Nie wiem, czy tu byliśmy, zaraz zobaczymy. One się porespiły, matko bosko, często chosko. A, cyk. Te krzaki nas schowały? Chyba tak. Dobra. Zgniły ślad, kręta pieczara jest dalej. I właśnie o tym mówię, dlatego nie chciałem bardzo robić tych pseudo rozmów, bo no to jest problematyczne potem. Dobra, przejdziemy dookoła, nie ma problemu. Znają życie, to będzie ich jeszcze więcej, prawda? No właśnie, ale ty jesteś wolniejszy przynajmniej. Najmniej taki profit w tym wszystkim. No, tylko was tu jest też sporo więcej. Dobra. I szukamy teraz... Kurde pułapki. Kurde pułapki. No. Ja wiem, że zrobiłem kółko i nic z tego nie wyszło. Nie musicie mi tego mówić. Nie musicie, wierzcie. Ja to wiem. No kurde, żeby nie było żadnych, ale to żadnych... Żadnych zarośli. No dobra, zrobiłem z nimi kółko. Tu Ari chyba było tych łapek, co? Chyba tak. Tu nas chyba nie było. O, pseudo-sniper. Nie ma. Rozbitek. To miała być krótka podróż, jednak znikąd pojawił się sztorm. Szalał i miotał łodzią niczym żywa istota, goniąc mnie zaciekle. Nie było mi dane mu uciec. Pamiętam czołganie się z wraku na pokrytą czarnym piachem plażę. Nie wiem, jak udało mi się przeżyć. Boję się kontaktu z innymi i chowam się, gdy pojawiają się zbłąkane duchy. Wydaje mi się, że mnie widzą. Póki co nie zaczęły mnie niepokoić. Ci, do których się zwracam, zupełnie mnie ignorują. Próby zakupu okrętu, prośby o bezpieczną przeprawę spełzły na niczym. Chyba rzucono na mnie klątwę. Tak bardzo chcę wrócić.
Proszę, przybądź i mnie odszukaj. Znajdź gnijący zagajnik na północy wyspy, gdzie korzenie grzęzną w błotnistych bagnach. Tam się ukrywam. Modlę się, aby ten list do ciebie dotarł. Ściskam X. Błotniste bagna, gdzie to jest? Kręta pieczara. Tutaj to nigdzie nie ma, dobra. Au. Jesteś niemiły, nieuprzejmy i w ogóle jesteś zły. No, musimy się uleczyć. Posążek z Gaju, pierścień zwiadowcy. Czemu ci ciebie nie da jakoś, nie wiem, wyłączyć? No sztyk. Nazwałbym cię brzydko, ale nie chcę tutaj przeklinać. Tam nie chcę jak najrzadziej, bo ja jestem, wiecie, to jestem osobą, która strasznie przeklina. I to nie jest wcale specjalnie, naprawdę. Ja po prostu bardzo, bardzo dużo przeklinam, nie zdając sobie z tego w ogóle świadomości. Ja naprawdę tutaj, grając z wami, się tak ograniczam. To wcale nie znaczy, że jestem jakiś patologiczny, wierzcie mi, naprawdę. To nie jest specjalnie. Po prostu jakoś tak otoczenie, w którym się wychowywałem, nie zwracało na to uwagi, może to był błąd. Ty chamie! Oż ty chamie! No... No i dupa, mamy walkę. Dobra, może się uleczymy przynajmniej. Trzeba było nas zostawić. No właśnie, też tak sądzę. Też tak sądzę. 2, 3, 9... No nie, nie uda nam się. 300 może dobijemy. Może 300 dobijemy. A może i nie. Zaczyna nam to wychodzić. Brown, proszę, krytyk. 303. No i nie dobijemy. Nie dobiliśmy. Wszystko ładnie, pięknie, ale... Wiecie co? Ja to zrobię w ten sposób. Bo przez to, że ta gra szybko tak działa. Stamtujmy cię. Ty się broń, przeczekajmy kilka tur i ja się muszę uleczyć, bo nie chcę zużywać potek. Możemy cię trochę poklepać, nie ma problemu. Lecz, lecz, Ari. Dobrze czuć się, kocham. Dobrze, super, jeszcze krytyk wpadł. To nie jest teraz problem. Ty się broń. Ari, znów będziesz liczyła. Musimy cię trochę podleczyć. Oczywiście, jak nie potrzeba, to wpada kryt. I po tobie. Czy ty masz jakieś tu leczenie? Masz. Mam nadzieję, że go jeszcze nie zabije. Kurde, coś ty zrobił, chłopie. Coś ty zrobił. Jeszcze ty chciałeś uleczyć. Ty chciałeś uleczyć przecież. Dobrze jest, kurde. Ale jestem głupi. Chciałem uleczyć, nie chciałem atakować. No trudno. Wyszło to wyszło. Idziemy do tych grobowców w końcu, co? A ja jeszcze po odcinku może się cofnę. Gdzie niegdzie tam w te pseudo... miejsca. Dobra, grobowce mroku. Nowe miejsce zostało oznaczone na mapie. O, lepkie rączki mi się włączyły. No i tak właśnie wam, kochani, mówię, że jestem straszny przeklętnik, ale no, myślę, że to jest taki mój urok. Nie dość, że się bardzo wczuwam w gry, to jeszcze tą. Świetnie po prostu. Nowa rozmowa, ale ja na razie nie chcę rozmawiać. Nieważne. Ciebie nie ominie. Czarna perła i 3 większe eliksiry zdrowia. Krypta przesiąkła smrodem czarnej mgły. Śmierć sięga tu głęboko. Maokai uważa, że koniecznie musimy odeprzeć śmierć. Chwila wytchnienia. Wszystko w końcu utonie, dławiąc się wodą życia.
Odezwał się filozof. Jest godzien. No mają problemy w teamie, naprawdę. Co, kolejny teleport? Gdy pochodzicie bliżej teleportu, wydaje z siebie pomruk. Jest już aktywny. Może za chwilę. No bo tak, tu widzę skarb, ale pewnie i walkę, prawda? No a jak? I to jeszcze z żywiołakiem. Uff. A jakby cię tak bambuko zrobić? Może się uda? To taki mały skarb, ja mam z tobą walczyć. No trochę mi to nie współgra. Jeszcze ty tutaj będziesz. Będzie czytanka na dobranoc. Kosztowności skrypty, jeden z trzech. Ofram przyjął ofertę. Powiedział, że to nie problem, jeśli jeden czy dwa przedmioty skrypty jakimś cudem się zawieruszą. Jest jednak pewien haczyk. Ofram może zechcieć po wszystkim podrobić ekwipunek, choć z drugiej strony to kompletny tchórz. Dał nam plany kilku spokojniejszych skrzydeł oraz harmonogramy strażników na kilka najbliższych dni. Lepiej, żeby się nie pokazywał. Będzie więcej dla nas. To miejsce to istny labirynt, ale ja lubię wyzwania. Zbyt długo siedziałem na ławce. Nie wkręciłem się w ten biznes, by ustawiać innych po kątach. Nie ma nic lepszego niż dreszczyk emocji towarzyszący wykonaniu dobrze zaplanowanej operacji. I co? Wiem, że jak przyszliśmy na emeryturę, rzuciliście na luz, ale zdaję sobie sprawę, że nie bez powodu zostaliście w pobliżu krypt. Krim. Kurde! Ale to klikanie jest wredne. To dobry dzień na walkę. Wredne klikanie. Wredne. 290 oni zdążą zaatakować. Ja wiem tak, raz zaatakował. Udał tamta. Larry nie może dostać obrażeń. I w sumie, albo nie. Możemy zaatakować. Czemu ty już masz podpalenie, chłopie? No i nie zdążymy. Nie wyjdzie tak jak chciałem, no trudno. Czy ja w ciebie wolnąłem? Ej, ale się... Nie wiem, co tu się odwala. Czasem to jest dziwne. Zbieramy trochę tej many, już mamy 6 staków. Jeszcze polecimy za chwilę z leczeniem. No i po tobie. No i dwa żywiołaki. Czego jeden wali? Gdybym ciebie to troszeczkę odsunął. No ale chyba cię nie odsunęło zbytnio, co? Czy ja mam jeszcze jakieś fajne perki? Można spróbować. Braum raczej już go niestety nie odepchnie. Ale czekajcie, a jak dał mu czarm, on nie jest odporny na ogłuszenia. To, że tam na Brauma leci, to jest nie problem, serio. To nie jest żaden problem. Się ciebie pozbył. Tego znów odepchniemy z tej strony. Dobra, straciłeś tury, tak? Trzeba odepchnąć tego. W gotowości? MF-ka teraz pierdyknij tym. Dobra, to wyjdzie.
No ale w sumie to odepchnięcie do nogi nic nie dało. Dasz radę uleczyć? Dasz radę uleczyć? Nie dasz radę uleczyć, bo MF-ka teraz wali. Nawet szybkim nie dasz rady. No dobra, spróbujmy. Kolejnego wroga. No właśnie, tak myślałem. Co za satysfakcja. Co to jest? Cieniste łzy. Levelujemy te nasze czempy. Oj, levelujemy. I co? I tu znikło? Ej! Co to by... Dobra, potem znajdę. Ale nie wiem, co to było. U nas gra zrobiła bambuko. Nie dość, że się nie chciała kliknąć, to jeszcze potem się kliknęła podczas walki. Niemiła gra. Tu jest jakieś przejście. Boże, jakie to jest wielkie. Ej, dobra, to ja chcę sprawdzić ten teleport. A, to jest tylko teleport, dobra. No to luz. To nie przeszkadza. Korespondencja Reginalda Weklina i Roberta Weklina. Bracie, minęły przeszło 3 tygodnie, od kiedy wyruszyłem z dziewiczej krainy Falgren w kierunku nawiedzonych wysp cienia. Zaczynam podejrzewać, że doniesienia twych informatorów o ukrytych skarbach były jednak bełkotem. Skarbiec rodziny świeci jednak pustkami, więc ekspedycja wydaje się rozsądnym rozwiązaniem. Jeden z chłopców na posyłki, Elric, twierdzi, że widział we mgle mroczną postać. Na pewno przemawiała przez niego wybujała wyobraźnia. Jednak jego słowa wciąż rozmierzają mi w uszach. A może próbował odwrócić moją uwagę, żeby coś zawędzić? Muszę go przesłuchać. To zapewne tylko dziecięca fantazja. Napiszę ponownie wkrótce. Obym miał dobre wieści. Pozdrów chłopców, matkę i ojca. Twój brat, Reginald Weklin III. I tak, tędy nie przejdziemy. Pewnie jest zamknięte. Tu coś mamy. O Jezu, jakie to jest wielkie. Komnata koniunkcji tu jest w sumie... Ej, bo my musimy tu całość przejść. No to lipa. No to Lipton. Oho. Światło mojej kuli może rozproszyć magię cienia. Ale ty nie jest siali. Kolejne pułapki. To jeszcze 12 levelowcy zapierdzielają, tak? Świetnie. Ale wy wybuchacie chyba, prawda? Przynajmniej mam taką nadzieję. No tak, wybuchacie, że nie wybuchacie. Au. 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 No po taki skarb. A żeby cię pięty zapiekły. Teraz mi ekipa zginie. Dobrze, że mam tyle potyk zaoszczędzonych. Amen. Znów lecisz? Długa, nie? Dobra, musiałem tu... Ej, no! Czemu teraz nie zaaktywowało tego? Dam z siebie wszystko. Dobra, ale tu zrobimy w ten sam sposób. A jak? Ten wali byczek AOE. Więc nawet nie będę próbował, tylko od razu wali mi go na łeb. Może nie zdąży, miejmy taką nadzieję. MFK wali dosyć mocno. Wiecie co? To było chamskie. To było chamskie. 1 HP, naprawdę. Dobra, ale ten chochlik chyba nie atakuje jeszcze teraz. I będziemy mieć maksymalną liczbę ładunków. Dobra, zróbmy to w ten sam sposób. Ej, przecież miał tamta, halo! Dopiero się rozkręcam. I poleci teraz leczonko. Oj, poleci. A jak ja bym cię odepchnął... W sumie to byś się jeszcze uleczył. O, to jest dobry plan. Dobra.
Ari, może byś pierdyknęła czymś mocnym? O, na przykład za uroczeniem? No nie, nie wejdzie ci niestety. Niestety ci nie wejdzie to. MFK takiego kryta nie walnie. To zada 157. Więc najlepsze by było, byś mogła zrobić, to dać leczenie wszystkim. Znów sobie tego kurde chuchlika tutaj zespawnował. Też tam nie wyjdzie. Dobra, ale zabijemy chuchlika. Tam jest szansa, że zabijemy chuchlika. No i zabiliśmy chuchlika. Kolejnego wroga mniej. Ach, tego potrzebowałam. Dobrze, wiesz, przyjaciół. Zdolne leczenie wpadnie, więc spoko, to nas nie boli. To nas nie boli w żaden sposób. Dawać! Upsuł trzy walki, oh fuck! Ja tego nie zauważyłem. Ja się będę to oczyszczać. A nie, to jest ten wybuchający skurczysnek. Wiecie co? Mam plan. Jaki? Kurwa sprytny. Będziesz tylko wspomnieniem. Dobra, no dawaj, na faście cyk cyk, pięknie. Dobra, plan nie wypalił, walnęła kryta na ulcie, Jezu! Czemu ja muszę mieć podgórkę? Czemu ja muszę mieć całe życie pod górkę? Dlaczego? Czy to było wręcz niemożliwe, ty masz chyba tam z 5% nakryta. Czemu? Czemu ja muszę mieć całe życie pod górkę, powiedzcie mi. No trzeba ich dobijać, no bo już innej opcji nie widzę. Tyle dobrze, że one będą się chyba tylko oczyszczać, więc luz. Chyba się będą tylko oczyszczać. A my sobie w sumie nabijemy trochę hapsów. Jeszcze krytyk ładnie wlecią. Wiecie co? To jeszcze jedna walka nas czeka. To ja dam wszystkim tarczkę. Kurde, a jednak on wali coś. Ale nie zdąży. Więc luz. Nie zdążyłeś, przyjaciel. Kolejna fala. To padło. Dobra, dajmy tu tego taunta. Kolejna tura. Nie obrona. Chcemy zrobić dobrą sytuację dla MF-ki. Więc może użyjmy jakiegoś spela. 512 za dużo. Może kulki? Dobra, niech będą kulki. O ile on teraz będzie atakował, nie sprawdziłem, cholera. On zaatakuje. Jeden zaatakuje, 290. Nie pamiętam, ile te kulki zadawały, 150. To i tak dupa. Dobra.
Zawiązane sny. Karta leczenia. On jeszcze heala dostał, dobra. No to nie wyjdzie nam to jak chciałem. Nie wyjdzie, nie ma opcji. Kolejne nacięcie na skórze. O tyle dobrze. On nie ma krwawienia żadnego, więc luz. IMF kawalnie znów tym przeszyciem. I powinno to jakoś nam wyjść. 290 starczy bez problemu. Zdążymy przed nim, dobra. Raum w gotowości! Naprawdę? On coś miał? Przecież tam nic nie było. A co zobaczę na montażu znów. Chyba aż mi się wierzyć nie chce, że on tam miał jakieś podpalenie. Kulki od Arii! Jezu, zapomniałem o tym. To kara od mojej załogi. Dobra, to już nie muszę nawet patrzeć. Kulki Arii. Dobra, moi drodzy, ale to by było już na tyle. Ja już dzisiaj też kończę ten nasz maratonik. W ogóle nie wiem, czy wam się to podoba, ale wlatuję teraz non-stop tylko Reinette King, więc... Zrezygnowałem na razie z indyków, zobaczymy w sumie jak przejdziemy Reinette Kinga, co będziemy tam grać, może zrobię jakąś serię taką poboczną, zobaczymy. Na 100% tak czy inaczej będzie wlatywał Reinette King o godzinie 18, to możecie być pewni, o 14 będą wchodzić jakieś tam mniejsze gierki. No i co? No i na tyle. Dobra, trzymajcie się kochani. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. No mantra. Nie, nie nagrałem tego spokojnie. Dobra, trzymajcie się. Życzę wam miłego dnia albo wieczoru. Grał dla was Shiro. Hej, hej.